Cześć kochani, witam was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do was z kolejnym filmem. Siedzę daleko, co oznacza, że będą zakupy ubraniowe. Powiem wam, że bardzo się cieszę, że sklepy, galerie handlowe zostały już otwarte. Mam jakieś tam zamówienie internetowe, natomiast powiem wam, że nie do końca odpowiada mi taka forma zakupów. To co przychodzi zupełnie inaczej wygląda niż na zdjęciach. Nie wspomnę już o materiałach, o wykończeniu, więc zdecydowanie jednak wolę pójść sobie do sklepu, pooglądać, poprzymierzać, popatrzeć. Rozmiarówka też jest bardzo różna, jeśli chodzi o różne kolekcje. No i mam tu zamówienie internetowe, ale mam właśnie zakupy ze sklepów stacjonarnych. Ale zaczniemy od butów. Te buty to chyba stoją drugi miesiąc i czekają na pokazanie wam, że właśnie kupiłam sobie taki produkt, a mówię tutaj o Adidasach z Lidla. To jest moja już druga para. Kiedyś miałam Adidasy od nich, były świetne, były lekkie przede wszystkim, bardzo wygodne, mięciusieńkie. No i skusiłam się na takie, tu są dziurkowane, to jest materiałowy produkt. Mam nadzieję, że sprawdzi się teraz u mnie na wiosnę, na lato, bo generalnie z tą myślą kupowałam te buty. Rozmiar mam 38, to jest ta wersja lidlowska, kosztowały chyba około 70 zł. No i mam nadzieję, że sprawdzą się u mnie ok. Były w dwóch kolorach, właśnie w czarnych i taka zieleń butelkowa. Chciałam tą zieloną wersję, ale nie było już po prostu mojego rozmiaru, więc kupiłam czarne. No i mam nadzieję, że będą mi służyły tak jak powinny. No i mam jeszcze jedną rzecz z Lidla. Wiecie, że ja spodnie jeansowe z Lidla od nich bardzo lubię. Tam jest rozmiarówka idealna dla mnie. Nie muszę nic skracać, nic obcinać. Nogawki mają dla mnie zawsze długość idealną. I to jest taka wersja klasycznych spodni, nie żadnych skinów. Z wysokim stanem, bo takie spodnie ja właśnie lubię. Nie lubię biodrówek, bo ja się w biodrówkach źle czuję. Jest mi niewygodnie, natomiast te z wysokim stanem idealnie się dopasowują do mojej sylwetki. Tym razem mam tu rozmiar 38, ale one mają sporo lajków w swoim składzie, kolor niebieski. No i muszę wam powiedzieć, że spodnie z Lidla bardzo dobrze mi się noszą i u nich te spodnie kosztują generalnie 50 zł, także polecam. Jak chcecie spróbować sobie przetestować, jak się spodnie z Lidla sprawdzają, to ja je mogę polecić. No i następna rzecz to będzie strój kąpielowy. Ja mam cichą nadzieję, że pogoda się wyklaruje i że będzie zdecydowanie cieplej, jak będę się wybierać na urlop. I mam tutaj strój z Feby, takie przepiękne kwiatuszki, czerwono-żółto-zielone. Strój jest, jak widzicie, wiązany na szyję, z tyłu jest klasycznie zapinany. Fajna miseczka, okalająca całą pierś, nic tam, wiecie, nie będzie się chciało wydostać. I majteczki do kompletu prezentują się tak. Nie są to jakieś mocno wycięte majtki, ale nie są też takie, wiecie, barchany. Z delikatną kokardką tutaj do wiązania z boku. Bardzo przyjemnie trzymają się na sylwetce. Materiał jest taki delikatnie ściągający, podwójny, więc myślę, że będzie dłuższy czas służył. Strój z Feby kosztował mnie 260 zł, natomiast powiem wam, że to jest mój chyba czwarty strój z tej marki i naprawdę dobrze się noszą. Ja mam jeszcze jedno częściowe w szafie, chyba czwarty rok i nic z nim się złego nie dzieje, więc stroje z Feby mam sprawdzone i mogę wam powiedzieć, że są całkiem ok. No i następne rzeczy już będą z Mohito. Jednak Mohito to jest mój ulubiony sklep, jeśli chodzi o odzież, o dodatki. Dobrze mi się od nich rzeczy noszą, nic tam się z nimi nie dzieje po praniu. No i mam tutaj torebkę. Torebka, jak widzicie, jest w kolorze beżu. Ja mam jedną szarą, którą kupiłam sobie chyba w zeszłym roku w Biedronce, czy w tym roku. Ale niestety widzę, że zaczyna już gdzieś po bokach się wycierać. Schodzi z niej po prostu ten materiał, a szkoda. Natomiast mam tutaj beżową torebkę, bo czarną jeszcze mam i to w całkiem dobrym stanie, więc stwierdziłam, że kupię sobie coś jaśniejszego. Nie chciałam też takich maleńkich torebek, dlatego że ja do pracy noszę sporo rzeczy, a nie lubię nosić ze sobą, wiecie, 10 reklamówek czy torebek, więc mam jedną, porządniejszą, w którą wszystko powinno mi się zmieścić. Ma przepiękny taki beżowy kolor, ma oczywiście krótkie ramionczka, ale ma też pasek długi. Natomiast ja z długiego paska myślę, że chyba korzystać nie będę. No i w środku super, bo ma jakieś tam przygródki, jedna mała na przykład na telefon, na klucze, jedna taka większa na jakieś szpargały. No i tu są dwie mniejsze na bilet miesięczny, na maseczkę, także przyjemny taki złoto-beżowy kolor i ma tu tylko taki mały emblemat.
Także zobaczymy. Mam nadzieję, że torebka mi się sprawdzi. Mam chyba dwie torebki z Mojito i bardzo dobrze mi służą. I torebka kosztowała 139,99. Także cena, powiem Wam, że taka do przyjęcia. Kolejna rzecz z Mojito to jest katana jeansowa. Mam w sumie dwie katany jeansowe, jedną czarną, jedną taką ciemnogranatową, ale dużo krótsze i takie bardziej opięte. Natomiast chciałam właśnie coś w jaśniejszym kolorze do jasnych jeansów i zdecydowanie dłuższą. No i ta taka jest, sięga mi do biodra, jest normalnie zapinana na guziczki z dwoma kieszonkami. To jest taki jeans grubszy, bardziej taki mięsisty. Rozmiar mam 38 i katana mnie kosztowała 139,99. Rękaw jest normalny, zapinany tutaj na końcu. No i z tyłu jest zupełnie prościusieńka, bez żadnych naszywek, bez żadnych jakichś ozdób. Taką właśnie chciałam prostą. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Mam nadzieję, że ten materiał troszeczkę zmięknie po praniu, bo ten jeans jest taki, wiecie, dość sztywny, ale mam nadzieję, że będzie ok. Następnie mam dwie bluzeczki z New Yorkera, zwykłe, bawełniane podkoszulki. Powiem Wam, że tam było też mnóstwo różnych koszulek, natomiast nie do końca te printy mi odpowiadały. Tam było większość z bajek Disneya. No nie do końca mi się to, wiecie, podobało, żebym w tym chodziła do pracy, ale tu mam taką ładną z owockami, z delikatnym napisem. Biała, 100% bawełna, koszulka ma krótki rękawek i tu mam akurat rozmiar S, bo ta rozmiarówka była w tych akurat koszulkach bardzo duża i kosztowała mnie ta koszulka 24,95, także cena myślę, że całkiem fajna. No i jeszcze jedną mam koszulkę z New Yorkera. Jest przepiękna róża tu na princie z delikatnym też napisem. Tu jest na rękawkach mankiet, mam emeczkę z tej koszulki, ona już jest dłuższa i też jest klasyczna, prościusieńka, wiecie, do spodni, do jeansów, do jakiejś spódnicy, jak najbardziej się sprawdzi. I mamy ceny również 24,95. Jak widzicie, dużo rzeczy się pojawia jaśniejszych, nie tylko czerni. Natomiast muszę Wam przyznać, że chciałabym trochę przeorganizować swoją szafę i kolorystycznie wybrać właśnie kilka rzeczy, których będę się trzymać, bo ja nie do końca dobrze się czuję w jakichś takich pastelowych kolorach, więc myślę, że biały, czarny, szary, czerwony, ewentualnie granat, to będzie się pojawiało teraz w moich zakupach. Tu mam zamówienie internetowe z Modna Kiecka. Ja sobie jakiś czas temu kupiłam kilka sukienek od nich i muszę Wam powiedzieć, że się sprawdzają. Mam szarą koszuleczkę i tu jest taki przepiękny koronkowy rękaw. Mam nadzieję, że po praniu z tą koronką nic się nie zadzieje, że się nie skurczy. Koszulka jest, jak widzicie, prościusieńka. Też mam rozmiar M i tu już jest 95% bawełny i 5% elastanu. I z tyłu jest też zupełnie prościusieńka. I mam jeszcze jedną koszulkę, taką samą, tylko że białą. I tak się prezentuje. Też jest tutaj przepiękna właśnie ta koroneczka. Bawełna delikatnie właśnie z dodatkiem elastanu, więc mam nadzieję, że koszulki też się fajnie sprawdzą. Cenowo chyba 29 zł, ale to było dość dawno robione zamówienie, więc nie jestem pewna do końca, czy ta cena jest właśnie taka, jaką powiedziałam. No i mam jeszcze jedną koszulkę, tu jest rozmiar M, jest fajny rękawek, to jest też 100% bawełna z takim przepięknym tutaj złotym nadrukiem. No i tu już jest koszulka, jak widzicie, większa, taka bardziej oversize'owa. Natomiast ja białe rzeczy wolę, jak są troszeczkę większe rozmiarowo. Nie lubię, jak tak mocno przylegają mi do ciała. I z tyłu jest prościusieńka, dłuższa, także wiecie, do jeansów myślę, że będzie fajna. Powinna się sprawdzić właśnie na wiosnę, na lato. No i mam jeszcze bluzeczki z Mojito. Pierwsza bluzeczka wygląda tak. To jest wiskoza z jakimś dodatkiem, nie wiem, czy poliester, czy bawełna. W każdym razie nie jest 100% wiskoza, bo takich materiałów tu ja już się po prostu boję. Mam emeczkę 49,99. Powiem Wam, że już mam jedną taką bluzeczkę, tylko właśnie białą z kwiatami. Pięknie wygląda, nic się z nią po praniu nie dzieje. Nosi mi się bardzo fajnie, więc skusiłam się na czarną. Były też białe bluzeczki z innymi tutaj nadrukami. Niestety były ślady kleju po metkach i bałam się, że to się nie spierze. Więc nie kupiłam białej, tylko kupiłam czarną i z tyłu jest zupełnie prościusieńka, także myślę, że do spódnicy czy do spodni materiałowych jak najbardziej mi się sprawdzi właśnie do pracy. Kolejna bluzeczka i to jest bluzeczka z Modalu z dodatkiem bawełny. Ta ma troszeczkę już inną fakturę, ten materiał i rękawek jest taki, widzicie, z
wykończeniem tu zakładkowym. Też jest print złoty, nawiązujący bardziej do stylu marynarskiego. Tu mam też emeczkę, koszulka mnie kosztowała też 49,99. Też jest właśnie luźniejsza. Pięknie wygląda, wszystkie oczywiście bluzeczki sobie poprzymierzałam w sklepie. Rozmiarówkę mam różną, natomiast powiem Wam, że nie wszystko mi się podobało to, co mierzyłam. Część odstawała, gdzieś była źle odszyta, nie podobało mi się to, co widzę, także powiem Wam, że ja jednak wolę iść do sklepu i na miejscu, wiecie, zrobić po prostu segregację. No i ostatnią bluzeczkę, jaką Wam pokażę, to jest czarna ze złotym takim nadrukiem, można powiedzieć, złotą nitką, ale jest bardzo przyjemna, bardzo mięciusieńka. To nie jest taki, wiecie, gryzący materiał. Tam były różne kolory, natomiast ta z takim dekoltem w łódeczkę była tylko czarna. Natomiast większość była, że miała dekolt w serek. Nie do końca chciałam takie rozwiązanie do pracy. Taki dekolt jest dla mnie bezpieczniejszy. Bluzeczka jest fantastyczna, przepięknie wygląda. Rozmiar mam S, bo to jest duża rozmiarówka. No i bluzka mnie kosztowała też 49,99 i z tyłu jest zupełnie prościusieńka, bardzo mięciutka, bardzo przyjemna i co najważniejsze, nie gnicie się tak mocno. Szkoda, że nie było innych kolorków, bo pewnie bym sobie coś tam jeszcze wybrała. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o moje szaleństwo zakupowe. Garderoba uzupełniona na wiosnę i na lato. Będzie w czym chodzić do pracy. Dzisiaj Wam, kochani, dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam wszystkich cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!